leniwym, złotym popołudniem żeglujemy powoli, a wiosło mało wprawną rączką po wodzie się gramoli. Nie wiadomo, gdzie dopłyniemy, bo dłoń steru się boi. Nagle cała gromada milknie, bo dziecko się pojawia. W sennej krainie wyobraźni z fantazją się rozprawia. Kraina czarów wszystkich zwabi. Niech zacznie się zabawa. Lecz gdy historii błędne ścieżki na pustynny trafią szlak, szukając natchnienia jak wody. Opowieści dalszej brak bardzo smuci miłe słuchaczki. Chcemy jeszcze, mówią tak. Tak się narodziła ta bajka, linijka po linijce. Ale te dziwne wydarzenia powoli zapomnijcie. Do domu już nam wracać pora, by umknąć nocy wilczej. Alicjo, w delikatne dłonie weź tę oto bajeczkę. Wsuń głęboko pod swą poduszkę i zawiąż na wstążeczkę. Niech tam leży, by przypominać tę dziecięcą wycieczkę. Ach, ach, taki gorący dzień, taki senny. Słoneczko, dlaczego tak grzejesz bez litości? A gdyby tak na twych promieniach pozamieszać kostki lodu, czy mielibyśmy wtedy piękny letni dzień z ciepłą bryzą? Dlaczego nikt na to jeszcze nie wpadł? Tyle pytań bez odpowiedzi, a ja akurat dziś muszę bawić się bez siostry. Ona zapewne by mnie wyśmiała, jak zwykle powtarzając. Alicjo! Sprowadź na ziemię tę twoją głowę wiecznie w chmurach. Mamie by się to nie spodobało. A przecież ja to wiem, czuję to, że właśnie mama odpowiedziałaby na wszystkie moje pytania, gdyby tylko żyła. Jej słowa zapadły mi w pamięć bardzo głęboko. Bo tylko wariaci są coś warci, prawda? Ok na moje uszy i wąsy, ale już późno. Spóźnię się, spóźnię się, na pewno się spóźnię. O Boziu, Boziczku, a muszę biec, gnać, gonić. Szybko, szybko, przed siebie. A co to? Czy mi się to śni? Czy ja na tej drodze usnęłam? Czy to naprawdę jest biały królik, który zna się na zegarku? Głupie pytanie. Alicjo, przecież widzisz królika. Dokąd on tak pędzi? Biegnę. Muszę to widzieć, muszę. Hop, siup, na moje uszy. Alicjo! Alicjo, gdzie ty się znowu podziewasz? Alicjo, goście nas odwiedzili. Chodź, nie wypada, byś umorusana cała witała ich w progu. Alicjo! Nie wypada, nie wypada. Ciągle tylko mnie strofuje, co wypada, a co nie. A skąd ona niby wie, co wypada? Gdyby wszyscy powiedzieli, że wypada nosić twaróg na głowie, czy nosiłaby? Ona z pewnością. A ja muszę za tym królikiem pobiec, to niebywałe stworzenie. Tylko jak ja się tu zmieszczę w tej małej norce? Spróbuję. O rany, rany, ja spadam! Ałauć! Ojojoj! A co to? Czy ten tunel kiedyś się kończy? Dokąd ja lecę? Czy to są półeczki z konfiturami? Nie, to babeczki. Babeczki owocowe poustawiane na półeczkach. Wezmę jedną. Droga zapowiada się długa. Co to? Gdy wyląduję na pustyni? Ciekawe, czy wypadnę z drugiej strony ziemi. Ale zabawnie byłoby wyjść pośród ludzi spacerujących do góry nogami. Będę musiała zapytać ich, jaki to kraj. Przepraszam, czy to Nowa Zelandia, czy Australia? Nie, nie będę ich pytać. Jeszcze pomyślą, że jestem głupia. Ile jeszcze będę spadać? Do 100 biedronek. Ciekawe, ile szerokości i długości geograficznych już pokonałam. Nie wiem nawet dokładnie, co to długość, a co to szerokość geograficzna. Oj tam, co tu robić podczas spadania? A co z moją siostrą? Będzie wściekła na początku.
zrobi się pąsowa jak pelargonia. Później może będzie tęsknić. Podejrzewam, że szczególnie wieczorami. Lecę i lecę, aż spać mi się zechciało. Co tu robić podczas tego spadania? Czy niedoperze jedzą koty? A czy koty jedzą niedoperze? A czy myszy jedzą koty? Oj, to nie tak. Koty jedzą myszy. Czy koty niedoperze? Spać mi się chce. Nareszcie. Gdzie ja jestem? Jak ja się stąd wydostanę? Gdzie jest ten biały, futrzasty królik? O, drzwi. Ale co mi po nich, gdy są takie maleńkie? Pewnie królik swobodnie nimi przeszedł, lecz ja nie mam szans. Przydałoby się oddzielnie wpakować w nie tułów, a oddzielnie głowę. Aj, na cóż zdałaby mi się głowa bez ramion? Cudownie byłoby móc się złożyć jak teleskop. Wydaje mi się, że nawet mogłabym to zrobić, gdybym tylko wiedziała, od czego zacząć. A to co? Wypij mnie? Zjedz mnie? Nie, najpierw przyjrzę się tej miksturze i babeczce. Głodna jestem po takiej podróży, to prawda, i pić mi się chce, ale... Zobaczę, czy nie napisano tutaj, że to trucizna. Nie ma, na szczęście. Zaryzykuję. Cóż za dziwaczne uczucie. Zupełnie jakbym składała się jak teleskop. Chwila, kiedy to prawda, najprawdziwsza prawda. Moje ręce, moje nogi są takie maleńkie. Kurczę się jak mlecz wrzucony do wiaderka z mydlaną wodą. Hola, basta! Powoli! Co będzie ze mnie, gdy skończę się jak wypalona świeczka? Uff! Koniec! Na szczęście! Teraz zmieszczę się w te maleńkie drzwiczki. Jeszcze się pospieszę. Może dogonię białego królika. Się coraz najniezwyklej. Co to za miejsce? Jest takie piękne, absolutnie jak z mojej wyobraźni w jej najulubieńszym momencie. Halo, biały króliku, jesteś tu gdzieś? Czy ktoś mi może powiedzieć, gdzie ja jestem? Co to za magiczna kraina? Królowa, królowa, żeby tylko nie była wściekła, kiedy się spóźnię. Przepraszam pana uprzejmie, czy... O nie, niech pan mi znowu nie ucieka. I uciekł. Ech. O, mysz. Przepraszam pani myszo, czy wie pani może, gdzie jestem i jak mogłabym wrócić do domu? Siostra będzie się martwić, gdy nie wrócę na podwieczorek. Ma co prawda towarzystwo dwóch kotów, ale nie bardzo są rozmowne i będzie jej smutno jeść samej kolację. Nie lubię kotów. Czy ty lubiłabyś koty, gdybyś była mną? Cóż, pewnie nie. Proszę się o to nie złościć. Polubiłaby pani koty mojej siostry. Są takie kochane. Siadają przy kominku, mruczą, liżą łapki, czyszczą pyszczki. Są mięciutkie, idealne do przytulania i wprost bezbłędne, jeśli chodzi o łapanie my... Och, przepraszam. Doprawdy? Już nie miałabym o czym rozmawiać. Moja rodzina od zawsze nienawidziła kotów. Tych wstrętnych, wulgarnych, nikczemnych stworzeń. Nie waż się więcej wymawiać tego słowa. Och, nie będę. Czy lubi pani psy? Przepraszam, niech pani nie ucieka. Nie będziemy już rozmawiać o kotach i psach, skoro tak nie lubisz. Tak mi tu dziwnie. Czuję się samotna. Nie mam pojęcia, gdzie się znalazłam i jak mam wrócić. Pani myszo! Pies
tylko dwa bratanki. Udają, że się nie lubią, a łączą siły. Widziałam na własne oczy z domu pod wielkim grzybem, jak pies z kotem na jednym kocyku pod kominkiem spali. Niech... Wydaje mi się, że jesteś tą Alicją. To znaczy, wyglądasz podobnie. Nie wiem, nie jestem pewna. Niech inni rozsądzą. Masz szczęście, bo za te wszystkie słowa, które wypowiedziałaś, już dawno by mnie tu nie było. Gdyby nie to oczywiście, że wydajesz się być właśnie tą Alicją. Do widzenia. Królowa, królowa, och, moje drogie łapki, och, moje futerko i wąsy. Każe mi stracić, to pewne jak to, że fretki są fretkami. Ciekawe, jak je mogłem tak zapowiedzieć. Oby to była ta Alicja, oby moje poświęcenie było coś warte. Co oni mówią? Chyba mnie z kimś pomylili. Cóż to za wielki robal? Kimże ty jesteś? Jakoś tu nie pasujesz. Nie jestem robalem. Jestem szlachetną gąsienicą. Ja nie bardzo wiem, proszę pana. To znaczy, wiem, kim byłam, kiedy wstałam się rano. Lecz wydaje mi się, że od tego czasu zmieniłam się już wielokrotnie. Co masz na myśli? Wytłumacz się. Obawiam się, że nie mogę tego ująć jaśniej, proszę pana. Sama tego nie rozumiem. Zmienianie rozmiaru ciała, proszę pana, potrafi być bardzo dezorientujące. Nic podobnego. Cóż, być może jeszcze się to panu nie przydarzyło, ale kiedy będzie pan musiał zmienić się w poczwarkę, a przekona się pan, że tak się stanie, a potem w motyla, z pewnością będzie się pan czuł dziwnie, nieprawdaż? Nic a nic. Więc twierdzisz, że się zmieniłaś? Obawiam się, że tak, proszę pana. Więc może nie jesteś właśnie tą Alicją, za którą cię wziąłem. Dlatego zapewne wydaje mi się, że tutaj nie pasujesz. Nie wiem, proszę pana, kim wydaje się być dla pana, ale prawdopodobnie nie jestem tym kimś, tylko zwykłą Alicją i mam już tego dość. Chcę wracać do domu. Trzymaj nerwy na wodzy. Muszę uciekać jak najszybciej. Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca przy stole. Przecież jest mnóstwo miejsca przy stole. Z pewnością się zmieszczę. Napij się soku. Nie widzę tu żadnego soku. Bo go tutaj nie ma. W takim razie niegrzecznie jest go proponować. Niegrzecznym również było siadać tutaj bez zaproszenia. Twoje włosie wymaga ofrygania. Masz dziwną mózgownicę. Tamta Alicja takiej nie miała. Absolem, jesteś pewny? No, dziewczyna, blondyna. No, chyba mi kogoś przypomina. Albo nie, no, nie znam jej. Dziwna jest, no, ale... Ale robale, tralalala, Absolem, skup się! No, to ona, a może inny? No, nie, to ona. Ma rączki takie małe. No. I krótkie takie nóżki. Przepraszam, mówię. Alicjo, witaj. Jesteśmy oczarowani. Mam nadzieję, że moje stare oczy nie płatają mi chyba. Ale nie, jesteś tą Alicją we własnej osobie.
Jestem Alicją, ale na pewno nie tą, o której wszyscy mówicie. Zmieniłaś się od taką wizytę. To tylko mój kolejny dziwaczny sen. Uszczypnął się. Obudzę i wrócę nad rzekę. Pobiegnę do siostry. Wiedziałem. Witaj, Alicjo. Oczekiwałem twojego powrotku. Strachałem się, bo krążyły plotki, że jesteś inną Alicją. Ale to niemożliwe. Nie mógłbym ciebie tak pogmatwać. Bardzo mi przykro, ale nic nie rozumiem. Nic nie popamiętowuję z ostatniej wizyty? Jestem Artemiusz, ale nazywaj mnie kapelusznikiem. Mysz to mama Łyga, a białego królika już poznałaś. Powróciłaś, Alicjo. Po tej uwadze o kotach od razu wiedziałam, że to ty. Przepowiednia się wypełni. Aj, czyżby słońce nie zaświetlało dzisiaj mocniej? Na pewności temperaturek utrzyma się dziś niezwykle wysokawo. I cóż tu jeszcze? Jak przyfrunęła ci podróż, Alicjo? Widoki ładne? Catering dostarczywano? Przepowiednie? Alicjo, chodź pochuksować ze mną. Ala, Aleńka, Alusinka, kiełbasa, drzewo, taleńka kart, przepowiednia, buty w czekoladzie. Artemiusz! Wolę kapelusznik. Nadchodzi chwarny dzień. Chwarny dzień! Stoczysz walkę z najstraszniejszym potworem, jakiego można sobie wyobrazić. I ocalisz nasz świat. Już bardziej spuszysty Jury się nie dało. Dobrze. I tak wiem, w którym momencie się obudzę. Ona myśli, że to jest sen. Rany, rany, rany! Uciekajcie! Zła królowa dowiedziała się o przybyciu Alicji. Wysłała już swoje bestie. Nie. Uciekajcie! Krokiet. Gra polegająca na przetoczeniu drewnianym młotkiem kulki z jednej strony boiska na drugą przez małe bramki. Wspaniały dzień. Aż przychodzi ochota, żeby zrobić coś złego. Może by tak zamienić ciebie na pucharek lodu. Albo zasypać wasze domy gradem wielkości arbuzów. Aha, co jest? Śmiać się? Ty? Tak, pani? Nie umiesz się głośniej śmiać? Umiem. Kłamiesz. Skróci cię głowę. Nie, wasza gniewność. Modna gra na dziś. Kalambury. Państwa miasta. Wyliczanka. Padła bomba do piwnicy, napisała na tablicy SOS głupi pies. Krokiet. Zagramy w krokieta. Ty, twój ulubiony kolor. Biały, wasza wredność. Nie lubię. Skrócić o głowę. Chciałam powiedzieć czerwony. Cii. Kto śmiał wtargnąć do mojego ogrodu? Jestem... O, psik! A psik? Imię od choroby. Choroby są złe. Podejdź do mnie. Gramy w grę. W krokieta. Podobasz mi się, psik? Masz plan na jutro? Akurat przejmuję władzę nad wszystkim. Ty, to głupie dziecko Alicja, nie spodziewa się, że moja słodka bestyjka będzie 13 razy większa niż ostatnia niespodzianka. Niewidzialna. Wasza gniewność wyjątkowo dziś wyglądaje. Ta łepetyna. O włosienie boskie. Co proponujesz? Toczek? Czepek? Beret? Melonik? Cylinder?
Kaszkiet, turban, albo wiem, full cap. Nie jestem jakimś tam apsikiem. Jestem tą Alicją. Nie będziesz mi tu ścinać głów moich przyjaciół. Skrócić wszystkich o głowę. Babeczka. Babeczka ze spadającej podróży. Ona musi być magiczna jak wszystko tutaj. Miam, miam. Gdzie ja znowu jestem? Wiedziałam, że babeczka jest magiczna. Przeniosła mnie w miejsce, o którym bardzo myślałam. Chciałam być bezpieczna i bardzo chciałam dowiedzieć się, co tutaj się dzieje. Mam mętlik w głowie, zamieszanie, dziurę. Jaka przepowiednia! Jaki chwalny dzień! Witaj, Alicjo. Jak zwykle miło cię widzieć. Zmieniłaś się bardzo od naszego ostatniego spotkania i jak urosłaś. Jesteś piękną dziewczynką z bardzo fantazyjnym umysłem. Wiedziałam, że tak będzie. Czy my się znamy? Oczywiście. Byłaś tu ostatnio ze swoim tatą, a on bardzo nam wtedy pomógł. To było... zanim Czerwona Królowa stała się taka okrutna. Przed tymi wszystkimi nieszczęśliwymi wypadkami. Tamtego dnia... Przecież mój tata nie żyje. Wiele lat. Nie pamiętam go zbyt dobrze. To nieprawdopodobne. Co pani mówi, ale wydarzyło się dziś już naprawdę wiele nieprawdopodobnych rzeczy. Właśnie umknęłam jakiejś złej królowej, która kazała wszystkich ściąć o głowę. Gdzie jest kapelusznik? Biały królik? Pan Gąsiennica? Czy są bezpieczni? W tej chwili jeszcze tak, choć są aktualnie częścią dworu mojej siostry. Czerwona Królowa to moja siostra, Alicjo. Dość jednak pytań. Czasu mamy niewiele, moja droga. Przepowiednia musi się spełnić, inaczej to, co się tutaj teraz dzieje, ten strach, gniew i smutek, smutek mojej drogiej siostry będzie trwał nieustannie, powodując, że Kraina Czarów umrze. Ona już umiera, Alicjo. Potrzebujemy cię, twojej dziecięcej wiary, wyobraźni, miłości do świata i stworzeń. A jeśli wam pomogę, czy wrócę do domu, do siostry? Jestem tylko małą dziewczynką, a mam walczyć z potworem? Czym mam walczyć? Przecież nawet nie mam swojego własnego wzrostu. Jak mam wygrać z potworem? To szaleństwo. Nie mów tak, Alicjo. Twój tata w nas wierzył, ty w nas wierzyłaś. Nigdy nie powiedziałabyś, że to szaleństwo. Jeśli by spytać, jacy ludzie tutaj mieszkają, odpowiedziałabym owszem, że sami szaleńcy. Temu akurat nie zaradzisz. Wszyscy tutaj jesteśmy odrobinę szaleni. Ja jestem szalona, ty jesteś szalona, kapelusznik, biały królik, mama Łyga i pan Gąsienica też są szaleni. Skąd wiesz, że ja też jestem szalona? Gdybyś nie była, nie przebywałabyś tutaj. Tylko widzisz, my nie jesteśmy źli. Czerwona Królowa też jest szalona, ale ona, Alicjo, dodatkowo jest zła. Zła i potężna przez swojego potwora. Moja siostra jest również bardzo smutna. W tym smutku tak bardzo się zatraciła, że znalazła sobie zły sposób radzenia z problemami. Czerwona Królowa ma jeden sposób na załatwianie wszystkich problemów. Nieważne, małych czy dużych, ścina o głowę wszystkich, którzy nie są jej posłuszni. A strach czyni ich jej duchami. Nie chcemy dłużej się jej bać. Pomóż nam. Czy nie pamiętasz, co mawiali twoi rodzice? Tylko wariaci... Są coś warci. Poradzisz sobie, Alicjo. Twój tata sobie poradził. Ty również sobie poradzisz. Jesteście tacy sami. Tylko bądź sobą. Patrz swoimi oczyma. Myśl swoją głową. Nie myślami, które ktoś próbuje ci do niej włożyć. Nie obrazami, które zdają się być codziennością. Wypij to, Alicjo. To tylko sen. To dzieje się tylko w mojej głowie. Nie wierzę, że to robię. Takie wszystko jest magiczne, ale muszę walczyć z potworem. Dla kapelusznika. Dalej, mój mały. Zrób to dla mamusi. Nie boję się. To tylko sen.
Nie widzę cię, ale doskonale czuję każdy twój oddech. Słyszę najmniejszy ruch. Alicjo, dasz radę. Ja dam radę. Jestem Alicją. Jestem właśnie tą Alicją. A to jest sen. To tylko sen. To chwalny dzień, przepowiednia. Wszystko zależy ode mnie. Ja kieruję snami. Pomogę ci, Alicjo! Nie! Byłaś bardzo dzielniasta, Alicjo. Wdzięczni ci będziemy do świata końcówki. Powracaj do domu. Spotkamy się jeszcze, szalony przyjacielu? Tak, ale niech będzie z tego popamiętywać i zacznie się od początku. Chyba zwariowałam, że to zrobiłam. Żal mi, kapeluszniku, że was opuszczam. Żal mi żegnać się z krainą czarów. Jeszcze słyszę w głowie dźwięk filiżanek podczas herbatki u ciebie. Chcę to wszystko pamiętać. Chyba też jestem szalona. Kiedy robisz całkiem odwrotniusio niż wszyscy ludzie, zapytują wnet, po co to robisz? A kiedy uda ci się wyczarować z tego coś ogromniastego i dobrotliwego, wtedy zapytują, jak ci się to udało? Zapodaruję ci tajemnicę. Tylko wariaci są coś